Cieszę się, że mogę tu dzisiaj być z wami i że mam ten przywilej, że mogę się z wami dzielić Bożym Słowem, które wierzę, Duch Święty włożył w moim sercu. Pozwólcie, że zanim przejdę do czytania Bożego Słowa, to podzielę się z wami pewną historią. Właściwie wydarzeniem, które miało miejsce całkiem niedawno temu. Pomagałem przy organizacji zawodów strzeleckich jakiś czas temu. I są to zawody organizowane przez LOK, to jest takie stowarzyszenie i tam mogą też przychodzić na zawody uczniowie szkół takich ponadpodstawowych, którzy są blisko, czy jakichś wojskowych, czy logistycznych i tak dalej, którzy no, powinni mieć jakiś kontakt, powiedzmy sobie, ze strzelaniem, tak? Obyć się z tym. No i na tych zawodach też byli tacy uczniowie i większość z nich już jest któryś raz, ale bardzo często się zdarza, że są tacy, którzy są pierwszy raz. Są pierwszy raz w ogóle na zawodach jakichkolwiek strzeleckich. Są pierwszy raz, mają pierwszy raz kontakt z bronią. I zazwyczaj takie osoby trzeba pilnować. W sensie, jak powiedzmy wychodzi zmiana zawodników, ustawia się przed tarczami, no to trzeba pytam, zawsze jest pytanie, czy ktoś nie strzelał wcześniej, oczywiście ma przeszkolenie, w jaki sposób załadować broń, w jaki sposób bezpieczeństwo, tak, żeby, jak to ma wyglądać, ale i tak zawsze trzeba pilnować takie osoby. Już pomijając kwestię bezpieczeństwa, tak, że mógłby sobie czy komuś zrobić krzywdę, ale po prostu z takich praktycznych względów może coś tam nie działać, coś się może zaciąć. I na tych ostatnich zawodach właśnie też była taka sytuacja, że było trochę tych nowych, ale jedna osoba zwróciła szczególnie moją uwagę. To był chłopak, który przyszedł właśnie na stanowisko, tak jakby no było wolne miejsce, go zawołali tak, także taki był taki, no nie był przygotowany zbyt dobrze, tak nie był taki spokojny jak powinien. I sam powiedział, że no denerwuje się, nie? No i jakby troszeczkę się uspokoił i rozpoczęła się ta taka próbna seria, w której oddają te takie próbne strzały. No i ja patrzę, bo tak stałem za nim. I on stał na stanowisku numer 2 i miał strzelę do tarczy numer 2. A był tak jakoś tak dziwnie tak jakby przestawiony w bok. Ja go pytam, a ty do której tarczy strzelasz? On tak się zreflektował i mówi, do trójki. No i poprawił się, nie? I dlaczego mówię o tym przykładzie? Na pewno jeśli nie strzelaliście z łuku czy czegokolwiek, to na pewno każdy z was rzucał choćby kamieniem, tak? Każdy z nas na pewno rzucał w życiu kamieniem, próbował coś trafić, czy w drzewo, czy w butelkę, czy w cokolwiek. Miejmy nadzieję, że nie w szybę, ale próbowaliście coś trafić na pewno. I wiecie, że jeżeli chcemy w coś trafić, to takie osoby można podzielić na dwie kategorie. Takich, którzy w ogóle nie umieją trafiać i jak gdziekolwiek rzuci, to może trafić w cokolwiek innego. Rzuca w drzewo, trafi w samochód. I to jest jedna kategoria. Ale są tacy, którzy potrafią. Ale nie zawsze trafiają we właściwy cel. Bo nawet gdyby ten chłopak był zawodowym strzelcem, byłby tam któryś raz, to jeśli strzelał nie do tej tarczy, co trzeba, to nawet gdyby tam były same dziesiątki, to nic z tego. On żadnych punktów by nie miał, gdyby się nie poprawił, gdyby strzelał do tej złej tarczy. I w Biblii jest też taki fragment, który chciałem, żebyśmy teraz otworzyli. Jest on zapisany w
Ewangelii Łukasza w rozdziale 11. Od wersetu 37. I może się wam na początku wydawać, że to jest dość luźne odniesienie, ale myślę, że załapiemy. Kiedy to mówił, pewien faryzeusz poprosił go, aby zjadł u niego obiad. Chodzi o Jezusa, tak? Wszedł więc i usiadł za stołem, a faryzeusz widząc to dziwił się, że nie umył się przed obiadem. Wtedy Pan powiedział do niego: teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest na zewnątrz, kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest zdzierstwa i nieprawości. Głupcy, czyż ten, który uczynił to, co jest na zewnątrz, nie uczynił też tego, co wewnątrz? Raczej z tego, co jest wewnątrz, dawajcie jałmużnę, a wszystko będzie dla was czyste, ale biada wam, faryzeusze, bo dajecie dziesięcinę z mięty, ruty i z każdego ziela, lecz opuszczacie sąd i miłość Boga. To należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Biada wam, faryzeusze, bo kochacie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo jesteście jak groby, których nie widać, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o tym. I odezwał się jeden ze znawców prawa: nauczycielu, mówiąc to, i nas znieważasz. A on powiedział: i wam, znawcom prawa, biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem tych brzemion nie dotykacie. I może dalej od wersetu 52. Biada wam, znawcom prawa, bo zabraliście klucz poznania, sami nie weszliście i tym, którzy chcieli wejść, przeszkodziliście. A gdy to mówił, uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli bardzo na niego nastawać i prowokować go do mówienia o wielu rzeczach, czyhając na niego i próbując wychwycić coś z jego słów, żeby go oskarżyć. Ten fragment według mnie mówi też o swego rodzaju wyborowych strzelcach, jakim byli faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy strzelali nie do tej tarczy, której powinni. Dlatego, że czytamy tutaj w tym końcowym fragmencie, że gdy im to mówił, uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli bardzo na niego nastawać i prowokować go do mówienia o wielu rzeczach, czyhając na niego i próbując wychwycić coś z jego słów, żeby go oskarżyć. To byli ludzie, którzy mieli niesamowitą wiedzę. Byli bardzo religijni, byli bardzo dobrze wykształceni, mieli duży szacunek u ludzi, a jednak nie wykorzystali tych swoich umiejętności tak jak trzeba. Mogli tak jakby teraz narysować taką idealną historię. To co oni mogli zrobić? Mogli powiedzieć: no masz rację. Faktycznie nie skupiliśmy się na tym, na czym powinniśmy. Skupiliśmy się na tych rzeczach zewnętrznych, a zaniedbaliśmy to, co wewnątrz. Masz rację. Postaramy się, będziemy teraz zwracać na to uwagę. I to byłby taki idealny obrazek, który moglibyśmy narysować, nie? Ale nie. Oni zdecydowali się, że będą stać przy swoim stanowisku, ale pójdą jeszcze dalej. Spróbują zniszczyć tego, który powiedział im, że robią źle. Że nie trafiają do celu. I tak sobie myślałem nad tym fragmentem. I doszło, tak to nie jest napisane bezpośrednio, ale tak sobie wywnioskowałem, że Jezus siadając za stołem, myślę, że chyba trochę sprowokował tą rozmowę. Dlatego, że on też był Żydem. On też był
wychowany w Izraelu, on wiedział, jakie są zwyczaje. On znał te zwyczaje, ale wiedział jednocześnie, że to są tylko zwyczaje. Może wiedział, że ma czyste ręce, że wiecie, jak ja mam czyste ręce, to też nie zawsze idę przed jedzeniem myć ręce. Ja wiem, że to troszkę inny zwyczaj, tak? Ale zwyczaj jest dobry, żeby myć brudne ręce, nie? Także wiedział na pewno, że nie robi nic złego. Ale tak sobie myślę, czy on czasem nie sprowokował tej rozmowy. Czy nie wiedział, z czym oni mają problem i nie sprowokował tej rozmowy, żeby to było dla nas napisane. Dlatego, że siadł do stołu z nieumytymi rękami, tak? Nie wiem, czy całkiem, czy po prostu jakiegoś zwyczaju takiego, który oni mieli, tego nie wiem. Ale w każdym razie wskazał przez to, że skupili się na złych rzeczach. I chciałbym, żebyśmy jeszcze jeden fragment przeczytali, który jest zapisany w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w rozdziale 9. Czy nie wiecie, że biegacze na stadionie wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego. Tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. Ja zatem biegnę, nie jakbym nie znał celu, walczę nie jak ten, który uderza w próżnię, raczej surowy dla siebie trzymam swe ciało w ryzach, abym czasem głosząc innym sam nie okazał się niewypróbowany. Ten fragment, używając też takiego porównania sportowego, mówi o naszym życiu, że jest ono biegiem albo walką. Takie dwa porównania tu są użyte. I mówi o tym, że kiedy biegniemy, to musimy znać cel naszego biegu. Czy to jest, pewnie też większość z was biegała, taki bieg na bieżni, czy to jest taki bieg jakiś przełajowy, długodystansowy. Musimy wiedzieć, gdzie biegniemy. Musimy wiedzieć, w którą stronę biegniemy. Musimy wiedzieć, jak szybko mamy biec. Czy to jest sprint, czy to jest trzeba siły rozłożyć. Musimy znać cel naszego biegu. Tak samo, kiedy walczymy, musimy tak uderzać, żeby to nie było w próżnię. Ja nie jestem fanem, ale myślę, że wiemy, co to jest boks. Każdy z nas pewnie widział jakąś walkę bokserską. I wydajemy sobie sprawę, że gdyby ci pięściarze tak uderzali gdzieś w próżnię, tak jak tu jest napisane, no to może gdyby obydwaj tak uderzali, no to po prostu byłaby długa walka. Ale gdyby jeden z nich tak uderzał w próżnię, to byłaby bardzo krótka walka. Bo ten, który by trafił, to byłby koniec. I my musimy sobie zdawać sprawę, przenosząc to teraz na życie nasze duchowe, że biegniemy, że przed nami jest cel. Czyli wiemy, że mamy do przebiegnięcia jakiś dystans, że mamy do odbycia jakąś walkę, że walczymy z przeciwnikiem, i wiemy, że on nas chce pokonać. I musimy wiedzieć, jak mamy uderzać, jak mamy celować. Musimy wiedzieć dokładnie to, co wie pięściarz, co wie strzelec. Musimy wiedzieć, jaki jest nasz cel. I apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, może też przeczytamy sobie ten fragment. Pierwszym Tymoteusza jest zapisany w 4 rozdziale. Paweł pisze do Tymoteusza tak. Nie pozwól się lekceważyć z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w słowem,
w słowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze i czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęty i nauki. Nie zaniedbuj swojego daru łaski, który został ci dany na podstawie proroctwa przez włożenie rąk grona starszych. A oto zabiegaj i temu się poświęcaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tych sprawach, gdyż czyniąc to, samego siebie zbawisz oraz tych, którzy cię słuchają. Bo możemy sobie powiedzieć, ok, wiemy, że mamy do odbycia bieg, wiemy, że mamy do stoczenia walkę, wiemy, że musimy znać nasz cel i w niego trafiać, ale jak to zrobić? Przede wszystkim musimy wiedzieć, co jest naszym celem. Musimy się przygotować, tak jak sportowcy przygotowują się do walki, my też musimy się do tego przygotować. Tak jak apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, musi być widać nasze postępy. Tak jak widać u sportowca postępy, że zaczął trenować rok temu, to przebiegał 5 kilometrów. Trenował i po roku przebiega 10 kilometrów. I to bez zadyszki. Tak jak sportowiec, bokser nie potrafił się uchylić, nie potrafił trafić w cel, albo strzelec strzelał nie wszędzie, tylko nie w tarczę, tak po jakimś czasie coraz lepiej. I ja wierzę, że w naszym życiu duchowym, bo nie chcę, żebyśmy teraz też źle rozumieli, że ja, bo nie wiem jak wy, ale ja pracuję w takim zawodzie, że wszędzie mówi się o rozwoju, o postępie, o wiecie, tu szkolenie, tam kurs, tu jakieś nowe rzeczy i czasem szczerze powiedziawszy, to trzeba uważać, żeby to wszystko nie przeszkodziło bardziej w jakimś postępie niż pomogło. Ale my teraz mówimy nie o tym takim zewnętrznym życiu, ale myślę o naszym postępie duchowym. Czy w naszym życiu możemy obserwować to, że z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień widać postępy. Bo to jest konkretne zalecenie. O to zabiegaj i temu się poświęcaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Ja wam się szczerze przyznam, że jak się tak nad tym zastanawiałem, no to mam nadzieję, że moje postępy są na tyle, że gdzieś je widać. Ale nie jestem nie jestem zadowolony z tego, jakie są moje postępy. I myślę, że byłbym się w stanie, może nie aż tak, ale utożsamić z tym fragmentem, kiedy apostoł Paweł pisze, że biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, a tymczasem trzeba wam duchowego mleka. Bo jestem już osobą wierzącą od bardzo dawna. Chyba będzie już ponad 20 lat. I wydaje mi się, że jak na 20 lat to powinienem być dalej. I nie mówię tego teraz, żeby kiepsko, nie? Ja już idę, koniec. Albo se siądę, już to nie ma sensu. Nie mówię tego po to. Dlatego, że nie podoba mi się ten sposób myślenia, kiedy ktoś sobie mówi, kiepsko, tak nie za bardzo i to. Ja chciałbym was zachęcić do tego, żeby nawet jeśli faktycznie kiepsko, no to żeby nas to mobilizowało do tego, żeby coś poprawić, a nie przytłaczać się tym, że coś jest źle, nie? Bo jak mówi stare polskie przysłowie, lepiej późno niż wcale, tak? U nas jest pomalutku, a furt, nie? Tak się mówi. Coś w tym jest. Także chciałbym was zachęcić do przemyślenia swojego
historii swojego życia, o tak to nazwijmy szumnie, pod tym kątem, czy moje postępy są dla wszystkich widoczne? Czy są dla kogoś widoczne? Czy są dla mnie widoczne te postępy? Czy ja je widzę? Ja myślę, że Pan Bóg na pewno na to patrzy całkiem inaczej, niż my sobie myślimy, ale apostoł tutaj bezpośrednio mówi, żeby te postępy były widoczne i wskazuje Tymoteuszowi konkretne zadania. Konkretne pokazuje mu rzeczy, na które ma zwrócić uwagę. Pisze mu, że ma być dla wierzących wzorem w postępowaniu. Pisze mu, że ma pilnować czytania, nauki, że ma nie zaniedbywać też swojego daru łaski, który mu został dany. Czy wiem, jaki jest mój dar łaski? Czy wiesz, jaki jest twój dar łaski? Czy wiesz, w co ciebie Pan Bóg wyposażył i co On szczególnego tobie dał, czego może nawet nikt inny nie ma i w czym chce ciebie używać? I to jest słowo nie dla pastora, dla liderów, to jest słowo dla wszystkich. Wszyscy. Wszyscy my jesteśmy wyposażeni przez Pana Boga. Dlatego, czy czytamy w liście do Efezjan w 4 rozdziale od 11 wersetu, on też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. I to się nam może wydają takie duże rzeczy, nie? Że to wiecie, no, prorokiem, czy apostołem, czy ewangelistą, no to wiecie. Ale później czytamy, uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. A czym jest ciało Chrystusa? Czy ktoś z was nie jest ciałem Chrystusa? Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych. Po co? Po co nam ta doskonałość jest potrzebna? Czytamy dalej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Myślę, że się zgodzimy z tym, że trudniej jest oszukać kogoś dojrzałego niż dziecko. Dziecko można zmanipulować, można mu coś powiedzieć, czego tak do końca nie wie. Ono nie przeżyło jeszcze tyle. Ja jeszcze nie jestem taki stary, ale już też trochę przeżyłem w życiu i wiem, że 15 lat temu, znaczy inaczej, jako z sobą 15 lat temu bym inaczej rozmawiał chyba. Tak mam teraz już większą świadomość tego, że ci, którzy są przede mną, powiedzmy 10, 15, 20 lat starsi, przeżyli więcej. I może mi się wydawać teraz, a tam, co on tam wie? Może mi się tak wydawać. Ale patrząc na swoje też jakby historie, czy swoje przeżywanie różnych rzeczy, czy gdzieś tam przepracowywanie różnych rzeczy, widzę, że tak jak kiedyś myślałem, że coś, o, może być fajne, to teraz sobie myślę, to chyba jest przereklamowane. Albo w drugą stronę, jak sobie myślałem, że to nie ma sensu w ogóle się tym zajmować, to teraz myślę, no jednak chyba mieli rację ci, co mówili, że to jest istotna sprawa, nie? I mógłbym pewnie podawać jakieś przykłady, ale na pewno każdemu z was się gdzieś tam coś pojawia. Czy to zdrowie, czy praca, czy cokolwiek. Ja mówimy teraz tylko o takich rzeczach zewnętrznych. A to ma, myślę, doskonałe przełożenie na też nasze życie duchowe. Kiedy myślimy o naszym przeżywaniu czegoś z Bogiem, o rozwijaniu naszych darów. Czy o jakichś
jakąś nową książkę przeczytałem i teraz wydaje mi się, że to jest cudowny sposób na jakiś tam problem w moim życiu albo cokolwiek. Tu widzimy, tu czytamy ewidentnie, że nie możemy być dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki. I to było, myślę, problemem w czasach Nowego Testamentu, ale jest też problemem dzisiaj w nas, że my musimy wiedzieć, jaki jest nasz cel, jakimi środkami mamy do niego dążyć i w którym kierunku mamy iść, żebyśmy nie tracili po prostu czasu. Żeby nie było tak, że strzelamy do czyjejś tarczy, a żadne punkty z tego do nas nie spływają. Nic z tego nie mamy. I żeby się nie okazało za 10-20 lat, że po prostu zmarnowałem czas. Że mogłem się skupić na czymś innym. Dlatego, że wybaczcie, że tak dużo dzisiaj takich sportowych przykładów używam, ale ktoś, kto chce się przygotować do biegu, to na pewno musi ćwiczyć. Jeśli my chcemy biec w życiu duchowym, to czy my możemy ćwiczyć? Jak możemy ćwiczyć? Regularność, czytanie, tak? Czy sportowiec, który się przygotowuje do olimpiady, załóżmy, tak? Weźmy już taką wysoką półkę. To czy on rano wstaje, a pobiegać dzisiaj, czy nie pobiegać? A może jutro? A 5 kilometrów dzisiaj przebiec, czy 10? On ma plan konkretny, nie? On ma trenera. On ma napisane, co ma zjeść nawet dzisiaj na śniadanie. On ma napisane, że ma przebiec 3 kilometry rano, potem na siłownię, potem coś tam, jakieś coś tam, nie wiem nawet co. Potem znowu 10 kilometrów wieczorem, a jutro chwila przerwy może być. Ale na marsz. On ma konkretny plan napisany. Czy my w naszym życiu duchowym możemy... Wiecie, ja też chciałbym, żebyśmy też nie byli, bo ja się sam na tym czasem złapałem, że nie, w życiu duchowym to tak, Pan Bóg poprowadzi, to tak. I owszem, i to jest prawda, bo Pan Bóg prowadzi, to jest najważniejsze. Ale czy ja mogę mieć plan? Czy ja mogę liczyć na to, że Pan Bóg mnie poprowadzi, że a, to wstanę sobie, albo sobie nie wstanę. Jak mnie Pan Bóg obudzi, to wstanę dzisiaj rano albo jutro, a jak mnie nie obudzi, to nie wstanę i nie będę czytał, nie będę się modlił. A jak Pan Bóg mnie poprowadzi do samochodu, to siądę do tego samochodu i pojadę na spotkanie, a jak nie, to zostanę w domu. A jak Pan Bóg poprowadzi, to się zaangażuję w tą służbę, a jak nie, to nie będę. My musimy, też możemy sobie planować, nawet powinniśmy sobie planować to, w jaki sposób chcemy się rozwijać duchowo, bo jeżeli nie, to będziemy, no na pewno nie na olimpiadzie, nie? To może... jakieś lokalne biegi sołeckie. Ale myślę, że nie dlatego Pan Bóg, nie dlatego Duch Święty wyposaża nas w dary, żeby one sobie leżały. Myślę, że musimy mieć plan też. Czy musimy dbać o... bo ewidentnie wiemy, że sportowcy dbają o swoje ciała, tak? Nie ma chyba takich sportowców, którzy trenują, a jedzą byle co, nadużywają używek. Na pewno takich nie ma. Czy my możemy dbać, tak jak sportowiec o swoje ciało, to my o naszego ducha też? Jak możemy dbać o naszego ducha? Możemy go dobrze nakarmić? Możemy mu wybrać taki pokarm, jaki uznamy, że nie zaszkodzi mu? Nie nadużyjemy niczego? Ja myślę, że musimy też zwrócić na to, żeby nasz duch nie był bezczynny. Żeby się też ruszał, żebyśmy nie tylko go karmili, ale żeby też był aktywny. Myślę, że powinniśmy też myśleć nad tym, gdzie mogę służyć, gdzie mogę wykorzystywać, gdzie mogę
gdzie może pracować to, czym Pan Bóg mnie wyposażył, w co Pan Bóg mnie wyposażył, żeby nie zaniedbywać tego daru łaski. Dlatego, że nawet jeśli będziemy bardzo uzdolnieni, nawet jeżeli zdobędziemy taką wiedzę, jak czytaliśmy o faryzeuszach, tak? A to przypuszczam, że nam troszkę brakuje jeszcze. Przynajmniej mi brakuje dużo. Nawet jeżeli będziemy naprawdę przygotowani, jeżeli nie ruszymy do przodu, jeżeli nie zaczniemy działać, nawet pomalutku, ale tak jak trzeba, no to nie będzie z tego dużo. Na pewno wiecie też, że są takie biegi, które się nazywają sztafetą. Czyli nie biegnę ja sam dookoła stadionu, tylko biegnę na przykład 100 metrów, później biegnie 100 metrów, przekazuję pałeczkę następnemu, 100 metrów biegnie następny, następny i następny. Ja sobie myślę, że w życiu Kościoła wszyscy jesteśmy w sztafecie. To nie jest bieg indywidualny, to nie są zawody indywidualne i tu nie chodzi o to, żebyśmy po prostu wyprzedzili wszystkich i sami biegli. Nie, ja to zrobię lepiej, niepotrzebni mi są oni. A myślę, że musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że nie biegnę tylko dla siebie, że biegnę z całą drużyną. I to jest też to, co apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, że trwaj przy tych sprawach, gdyż czyniąc to samego siebie zbawisz oraz tych, którzy cię słuchają. I to ja myślę, że rozumiemy, że to nie Tymoteusz ich będzie zbawiał, tak? Że zbawca jest jeden. Ale mamy wpływ bardzo duży jedni na drugich. I musimy się też skupić, myślę, w naszym biegu na właściwych rzeczach. Pozostawiając to, co jest zbędne. Bo jak czytaliśmy w przykładzie Jezusa, kiedy faryzeusze próbowali go na czymś złapać, to widzimy, że oni pomimo dobrego przygotowania nie wykorzystywali tego w właściwym celu. Po prostu nawet nie, że to się marnowało, to było wykorzystane w przeciwnym. Brakuje mi słowa. W przeciwnym kierunku, tak? W przeciwnym kierunku. Czyli no, nie to, że nie pomogli, to jeszcze zaszkodzili. A czytamy jeszcze coś więcej, że od 52 wersetu tego 11 rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy, że zabraliście klucz poznania, sami nie weszliście i tym, którzy chcieli wejść, przeszkodziliście. I to na pewno nie jest bieg w sztafecie. Bo to tak jakby stanął tak. Nie, nikt nie przejdzie teraz. Bo ja wiem dobrze, że tu trzeba stanąć. Do własnej bramki strzelaj, dokładnie. Bardzo dotyka mnie to słowo, dlatego że myślę, że troszkę czasu może nie zmarnowałem, ale nie wykorzystałem zbyt dobrze. I mnie to zachęca do tego, żeby się skupić na tym darze łaski, który Pan Bóg mnie daje. Żeby zatroszczyć się o to, żeby moje postępy były widoczne, żeby,
żebym nie robił tego tylko dla siebie, żebym nie myślał o to, jak teraz już znam to słowo, to już to jest teraz okej, nie? To ja już teraz nie muszę nic zrobić. Żebym myślał o tych, którzy są koło mnie, którzy, jeśli ja nie rozwijam swojego daru, oni na tym tracą. Jeśli w kościele jesteśmy obok siebie i liczymy tylko na to, że pastor wszystkim się zajmie, wszystkim się zatroszczy, on będzie tylko wykładał słowo, on będzie tylko słuchał, co Pan Bóg chce nam do naszego kościoła powiedzieć, no to myślę, że jeżeli tak będziemy robić, to wszyscy na tym stracimy. Dlatego, że każdy z nas, czytaliśmy o tym, jest potrzebny do budowania ciała Chrystusa. Każdy z nas. Każdy z nas ma dar łaski. Jeśli ktoś twierdzi inaczej i uważa, że jeżeli ktoś nie jest prorokiem, ewangelistą, duszpasterzem, to ja bardzo chętnie sobie porozmawiam na ten temat, ale ja twierdzę tak, że każdy z nas ma dar łaski. Każdy z nas jest wyposażony w coś, przez co Duch Święty chce działać w Kościele i chce budować ten Kościół. I nie możemy tego zostawić i powiedzieć, a to ja tam mam dużo pracy, to może w przyszłym roku się zajmę tymi sprawami. Albo jak będę starszy, bo jeszcze jestem młody, to nie trzeba. Albo ja już pracowałem w Kościele i już wystarczy, już coś robiłem, teraz już trzeba sobie odpocząć. Nie. Przeczytajmy może jeszcze list Jakuba. List Jakuba, pierwszy rozdział od 22 wersetu. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu odbyciu. Bo przyjrzał się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Ja to czytam tak, że jeśli jestem wykonawcą, że jeżeli nie tylko słucham, ale robię, to wtedy to, co robię, to moje działanie, będzie błogosławione. A jeśli nie jestem wykonawcą, to nawet jeśli poznam prawdę o sobie, jeśli podejdę do tego lustra i zobaczę, nieogolony jestem, to jak odejdę, zapomnę, że trzeba by się było ogolić. Jeśli nie zrobię tego, co mówi, o czym mówi do mnie Duch Święty, o czym mnie przekonuje, to może być tak, że z czasem się do tego nawet przyzwyczaję. Że tam coś słychać, a ja tego nie robię. I czy on przestanie mówić? Nie wiem. Ale może ja po prostu przestanę to słyszeć. I czytam to też tak, że jeśli jestem tylko słuchaczem, a nie wykonawcą, to oszukuję sam siebie. Nikogo innego. Sam siebie oszukuję. Dlatego, że mogę być tak jak ci faryzeusze. Żyć sobie w swoim świecie, według swoich zasad, które ja sobie stworzyłem, i twierdzić, że to jest jedyna dobra opcja. I nie dość, że jestem w błędzie, to jeszcze innym szkodzę. I ten werset, który tu w Ewangelii Łukasza był użyty, że jesteście jak groby, których nie widać, a ludzie, którzy po nich chodzą, nie wiedzą o tym. Nie dość, że to będzie martwe,
to jeszcze nie będzie nikt o tym wiedział. Będzie myślał, że tak ma być. Że to jest ta właściwa tarcza. Na koniec chciałbym, żebyśmy przeczytali jeszcze fragment w liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale zapisany. Ja bowiem jestem już złożony na ofiarę. Wybiła godzina mojego odejścia. Toczyłem piękny bój, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. I tego każdemu z nas życzę. Apostoł Paweł w innym miejscu w Dziejach Apostolskich mówi, że posługę, którą otrzymałem od Pana, dokończyłem. Dokończyłem tego biegu. Zrobiłem to, co było dla mnie wyznaczone. I tego nam wszystkim, sobie przede wszystkim życzę, żeby w momencie, kiedy wybije godzina mojego odejścia, tak jak tu jest napisane, żebyśmy mogli stwierdzić, że to był piękny bój, że to były trafione ciosy, że ukończyliśmy ten bieg, że nie stanęliśmy gdzieś w środku, że nie przeszliśmy tego tak byle jak, że trafiliśmy w ten cel, który dla nas był przeznaczony. I że to było widoczne, i że to miało wpływ na tych, którzy są wokół nas, miało wpływ na nas. I że spotkam się z moim Stwórcą, z tym, który to zaplanował, z uśmiechem, że zrobiłem to, co było dla mnie przeznaczone. Amen. Kochany Ojcze, chcemy Ci podziękować za to, że Ty jesteś Bogiem o niesamowitej cierpliwości, Ojcze. Ja Ci dziękuję za to, że Ty masz do mnie cierpliwość, Ojcze kochany. Że pomimo tego, że sam widzę, że czasem zawodzę, że czasem nie robię tego, czego ode mnie oczekujesz, Panie, Ty masz niesamowitą cierpliwość i Ty czekasz, aż poprawię swoje życie, Ojcze. Dziękuję Ci za to i proszę Cię o to dla każdego z nas, Panie Boże, żebyśmy wiedzieli, jaki jest cel naszego życia, Ojcze, jaki cel nam wyznaczyłeś, żebyśmy potrafili usługiwać innym i rozwijać ten dar, który Ty nam dałeś, Ojcze kochany, żeby każdy z nas mógł go poznać, mógł go dostrzec i mógł się w nim poruszać, Ojcze kochany. Cokolwiek to jest, wierzę, że każdemu z nas Ty to chcesz objawić, Ojcze. W jakiejkolwiek służbie, w jakimkolwiek miejscu nas widzisz, Ojcze, ja wierzę, że dasz nam to zobaczyć, Panie Boże, że nie będziemy trafiali w próżnię, Ojcze, ale że będziemy trafiali w cel, Ojcze kochany. Tak prosimy Cię o wrażliwość na głos Twojego Ducha i prosimy Cię o to, Panie Boże, że jeśli Ty dziś do nas mówisz, to żebyśmy nie odłożyli tego na bok, ale żebyśmy mogli być w naszym działaniu błogosławieni, Ojcze kochany, abyśmy podjęli tą decyzję i żebyśmy wprowadzili w życie to, do czego Ty nas powołujesz, Ojcze kochany, żebyśmy widzieli, Panie Boże, nasze postępy, kochany Ojcze. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś bardzo, bardzo kochającym Ojcem, że Ty się o nas troszczysz, że Ty nas będziesz uczył. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za każdego z nas na tym miejscu, Ojcze kochany. Tobie chwała niech będzie za Twoje słowo, za Twojego Ducha. Amen.